Ale może ja się rozbiorę, Sławku. Koniecznie. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński. Proszę Państwa, jestem dzisiaj u Pana Przewodniczącego, dobrze mówię? Pana Łapszo, który jest pisarzem, jak się okazało, bo ja byłem też radnym dzielnicy Stogi, ale się okazuje, że nie wiedziałem. Pan Łapszo już podobno 10. książkę popełnił, jak to mówią autorzy. I teraz właśnie ma książkę jeszcze jedną, którą właśnie już wydrukowano. Może pan autor, tutaj właśnie pisze mi dedykację, tak, tak, podpisane, może pan autor powie, o czym ta książka i czego dotyczy? Pan pokaże. Dzień dobry Państwu. No, zupełnie niespodziewana wizyta pana Sławka i przy okazji zauważył moją książkę na biurku i poprosił. No i zapytał żebym się. Żebym coś powiedział. To już kolejna moja książka. To ile to pan jest, książek zrobił? To jest dziewiąta ta jest. Ta dziewiąta, aha. Dotyczy aktualnych spraw. Tytuł jest Współczesna duchowość świata i człowieka, a opisuje obecną, można powiedzieć, sytuację na świecie w aspekcie duchowym, to znaczy duchowości człowieka, duchowości religijnej, także... Mówimy o tym, co jest teraz, o COVID-zie też? Też, to znaczy troszeczkę o tym COVID-zie. Ten COVID też, ja przypuszczam, że ma też jakieś podłoże duchowe. Oczywiście nie będę wyjaśniał treści całej tej książki, ale w każdym razie prezentuję w niej nowe podejście, takie modelowe, koncepcyjne do duchowości świata i człowieka. I na tej podstawie wyjaśniam pewne zdarzenia, które miały miejsce i na świecie wcześniej i które się teraz odbywają i które mogą... Miały wpływ. Mogą się zdarzyć w przyszłości, także zachęcam do czytania tej książki. Ona jest wydana w dwóch wersjach, w wersji jednotomowej, tak jak tutaj, i w wersji trzytomowej. Także, i każdy, gruba książka. Tak, 588 stron. Czyli te jednotomowe jest 500 stron? Też? Tak, ponad prawie 600, no. A pozostałe książki są tak w granicach... Podzielone. 130, 200 paru. Także... Dla tych, którzy nie trawią takiej ilości czytać. Tak, dlatego że to jest spora książka i to nie wszyscy mają taką cierpliwość. Poza tym nie wszyscy się interesują wszystkimi tematami, które są tu poruszone. Zobaczmy. Także mogą sobie kupić jeden tom. I to znaczy, książka ta jest osiągalna w internecie. Taką już od wielu lat współpracuję z taką hurtownią, która się nazywa Motyle Książkowe. Także można ją zamówić i sobie ściągnąć i poczytać. Także życzę miłej lektury i wszystkiego najlepszego przy tej okazji. Dobrze, ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące, co pana skłoniło do napisania takiej książki? Co było powodem? Tak, no znaczy kiedyś zajmowałem się badaniami nad zachowaniami ruchowymi człowieka i doszedłem do wniosku, że bez uwzględnienia czynników duchowych w zasadzie nie można wyjaśnić tych zagadnień. I napisałem taką bardzo króciutką książeczkę, 32 strony chyba miała. Tytuł? Tak samo się nazywała jak ta. Aha. I tam właśnie opisałem tą duchowość i jak zacząłem tak pisać, to odkryłem takie interesujące rzeczy związane z tą duchowością i stwierdziłem, że napisanie książki na temat duchowości jest ważniejsze niż te moje badania nad zachowaniami ruchowymi. I teraz już kolejną, jak już powiedziałem, 9. książkę na ten temat. I właśnie coraz grubsze te książki się stają. Kiedyś było 32 strony, a teraz ta ma wydłużyło się do 600 stron. No bardzo dużo się pomnożyło. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo to, co Was zainteresuje i też pozwoli zrozumieć i zachowania innych ludzi i to, co się dzieje na świecie. Panie Łapszo, Pan jest przewodniczącym Rady Dzielnicy, prawda? Dzisiaj jest sesja Rady Dzielnicy. Co dzisiaj będzie? Ale co dzisiaj będzie w tej sesji? Ja proponuję, żebyśmy... Mogę przyjść? Z kamerą. Ja nie jestem... No jest pan przewodniczący. Jestem odpowiedzialny za organizowanie sesji. Ale program pan zna. Ale program pan zna. Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za sesję. Ja rozumiem. A co jest w programie? Co jest w programie dzisiejszym? Znaczy, co jest dzisiaj w programie? Panie Sławku, zgodziłem się, żebym nagrał. No nagrałem, ale przy okazji pytania mam następne. I nie chciałbym łączyć tych dwóch spraw. No dobra. No dobra, to ja już resztę dokończę. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. I życzę dużo chętnych do czytania tej książki, bo to jest bardzo ważne dla autora. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zaraz.
No, ja tutaj chciałem... Ja tu chciałem dodać, że dzisiejszą na pewno sesją, no sesja jest zobowiązana dzisiaj podjąć decyzję, bo nie uchwalono budżetu, a też nie wygas mandat, znaczy nie zrobili uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu poprzedniej radnej, która złożyła rezygnację i dzisiaj Rada Dzielnicy została zorganizowana przez Radę Miasta, przez Komisję Ładu i Porządku do uchwalenia i do tej uchwały odnośnie wygaśnięcia mandatu i wprowadzenia następnej rady. Wobec tego może być rada nawet dzielnicy Stogi rozwiązana. Dziękuję. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński.